Witam Państwa bardzo serdecznie. Zaczynamy kolejną część programu Dnia z Republiką. Państwa i moimi gośćmi są Agata Wojtyszek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry Panie redaktor, dzień dobry Panie pośle, witam Państwa serdecznie. I Bogusław Wątor, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, ja również witam Panią redaktor, Panią poseł i telewidzów. Szanowni Państwo, pan Donald Tusk tym, że z podpisu nie spodobał się Platformie Obywatelskiej, tą pierwszą rozprawą sądową w trybie wyborczym mamy już za sobą. Efekt jest taki, że PiS nie może tego spotu rozpowszechniać. A na czym polegał problem? Na tym, że PiS w spocie mówił o 15% bezrobociu. Tymczasem to bezrobocie, jak pan Donald Tusk udowadniał, wynosiło 14,40%. No i teraz zapytam panią poseł na początek. No właśnie, nie możecie pokazywać tego spotu. Jak pani skomentuje to w końcu? Jakie są te sądy? Pisowskie czy platformerskie? Bo to chyba w zależności od wyroku, czy nie? Powiem tak, no 15% a 14,4% to jest naprawdę niewielka różnica. Wystarczyłoby 0,2 punktu procentowego i to zaokrąglenie do 15 nie byłoby żadnych wątpliwości. Nie ulega wątpliwości jedno, że Tusk wiąże się z biedą, kojarzy się z biedą, bo to Tusk doprowadził razem z Platformą Obywatelską i PSL-em, że dzieci polskie głodowały. Dopiero Prawo i Sprawiedliwość, wprowadzając program 500+, wyprowadziło te rodziny z biedy. To za Donalda Tuska to wielkie bezrobocie w wielu przypadkach, nawet sięgające w wielu powiatach do 30%. Tak też było w moim województwie. 23,7% chociażby w powiecie ostrowieckim. Dziś jest to ponad 9% bezrobocia. Tak jest wysokie, bo średnia, warto podkreślić, to jest zaledwie 5%. I tutaj przecinek, pytanie do pana posła z Lewicy. Panie pośle, no ale patrząc na Platformę, to trzeba też cofnąć się do czasów SLD. Za czasów Sojuszu Lewicy Demokratycznej bezrobocie wynosiło ponad 20%. Momentami w niektórych miejscach nawet prawie, że 30%. Czy pan myśli, były że Polacy... Gdzie 40% było nawet, panie redaktor. Bogusław Wątor, panie pośle, no czy to temat bezrobocia będzie tematem kampanijnym w takim razie. I czy pan uważa, że powinien się wytłumaczyć za takie bezrobocie, czy nie? Panie redaktor, szanowni państwo, jeżeli pani przypomniała historię, to jak mi pani pozwoli, to ja też do tej historii się cofnę, że było tak wysokie bezrobocie, bo my żeśmy odziedziczyli niesamowity wzrost tempa bezrobocia po poprzednika, czyli po akcji wyborczej Solidarność, którą stanowiły na dziś Prawo i Sprawiedliwość i Platforma Obywatelska, bo i Donald Tusk był w tej koalicji rządzącej, i pan Kaczyński, i pan Ziobro, i pan Macierewicz. Wszyscy razem wtedy współrządzili i zostawili nam Polskę, można powiedzieć, no, w takim, a nie innym stanie. Myśmy a to co wtedy to państwo wy zrobiliście, żeby obniżyć stopę bezrobocia? No możemy rozmawiać o historii. Ja tylko chciałem tylko tyle dopowiedzieć i postawić tutaj kropkę. Aha, czyli to wina Platformy i PiSu. Okej, dobrze, rozumiem. Nie, nie, no bo taka jest prawda. No, ale panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość... W tym momencie, mimo COVID-u, mimo trwającej wojny, doprowadziło do tego, że nawet Eurostat wskazuje, że to bezrobocie jest 2,7%. Jest dużo mniejsze niż chociażby w Hiszpanii czy we Włoszech. No to, to są rządy Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy. Rozumiem. To tylko jeszcze dopytam pana posła, panie pośle, bo Lewica określana jest jako oczywiście ten potencjalny koalicjant Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, jeżeli... będzie taka możliwość. Czuje pan satysfakcję z tego wyroku sądu? Pani redaktor, po pierwsze, jeżeli już przechodzimy do wyroku tego sądu, to prawdą jest, i to nie ulega wątpliwości, że no, informacja była nieprawdziwa. I to i sąd to praktycznie biorąc orzekł. Sąd orzekł niezawisły. Ja nie chciałbym, żebyśmy zastanawiali się, czy sądy są pisowskie, czy są platformowe. Ale tak często ja też słyszę od państwa, polityków, nie, że pisowskie ale sądy. Ja, ale ode mnie pani nigdy tego nie słyszała. Pisowska zawsze prokuratura. Zawsze pani słyszy, że chciałbym, żeby to było niezależne, żeby byli uczciwi sędziowie, którzy z własnym sumieniem rozstrzygają sprawy. I
I pierwszą rzeczą to jest to, że wyrok został wydany, moim zdaniem słusznie, no bo mijało się z prawdą podawanie tych danych. Ale też jest prawdą to, co pani poseł powiedziała, że ta różnica nie była na tyle duża, że ja na miejscu Platformy Obywatelskiej z takim pozwem bym no, nie wychodził, no bo więcej z tego zrobiono szumu, niż to wszystko jest warte. Ja nawet zacząłem się zastanawiać, czy Prawo i Sprawiedliwość, mając dobrych PR-owców i dobrych doradców, nie zrobiło tego celowo, że w cudzysłowie podpuściło Platformę Obywatelską, żeby ta poszła do sądu, i praktycznie biorąc, no troszkę może nawet się ośmieszyła, mówiąc, że to nie było, jeżeli to jest prawda, że to było te 14 tam z groszem bezrobocia, bo ja tego nie sprawdzałem, ale jeżeli taka jest prawda, że 14,4%. No, że ta różnica była 60 czy 70%, to tutaj faktycznie no można. Powiem więcej, panie pośle. Teraz to się dopiero pan Donald Tusk musi tłumaczyć z tego bezrobocia, tak jak obserwujemy już dzisiaj media. Ja mówię, nie, że ja bym nie poszedł, że uważam, że to był duży błąd, bo tak to by gdzieś tam można było opowiadać, że to nie do końca. A to tak pokazuje, że czujnym tak trzeba być zawsze. Pani poseł, proszę się przyznać, kto chciał wpuścić w maliny pana Donalda Tuska? Znaczy pan Donald Tusk sam się wpuszcza w maliny. Ja przede wszystkim oszukuję Polaków i to jest najważniejsze w tym wszystkim. Mam nadzieję, że chociażby i po tym wyroku Polacy zobaczą, do czego Donald Tusk dąży. Bo to bezrobocie w wysokości 14,4% za rządów Donalda Tuska, warto zwrócić uwagę, że to było w szóstym roku jego rządzenia. A więc miał tyle lat do tego, żeby wyprowadzić Polskę na dobre tory. A on proponował Polakom wyjeżdżanie za granicę i było tak bardzo wielu Polaków, którzy wyjechali za granicę za pracą. Dziś mamy powrót tych ludzi. Pewnie wielu nie wróci do Polski. Pamiętamy wypowiedź pana Komorowskiego. Trzeba wyjechać za granicę, wziąć kredyt i wtedy kupimy mieszkanie. No była taka wypowiedź. Ona wtedy rozruszyła też. Dokładnie tak. My dzisiaj wyborców. Zapraszamy naszych rodaków, aby wracali do pracy. Próbujemy takie warunki stworzyć do życia w każdym miejscu, nawet w najmniejszej naszej ojczyźnie. Chociażby dedykując samorządom. Agata Wojtyszek, pani poseł, coś nam się wydarzyło ze Skype'em. Mam nadzieję, że za chwilę... O, już pani do nas wróciła. Już pani z nami jest. Dobrze, to teraz tak. Mogę się odnieść do tego? Bardzo proszę, panie pośle. Znaczy, ja chciałem się odnieść do tego, co pani poseł mówiła odnośnie migrantów polskich w celach zarobkowych do innych państw. I to pani ma rację, że za rządów Platformy Obywatelskiej bardzo dużo Polaków wyjechało za granicę ówczesny rząd nawet się z tego powodu cieszył, że to jest sposób na obniżanie bezrobocia, chociaż to nie tak powinno wyglądać. Ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że państwo jako tutaj Prawo i Sprawiedliwość w swoim programie mieliście, że zrobicie wszystko, żeby tych Polaków, którzy wyjechali na te migracje, ściągnąć z powrotem do Polski. I oczywiście może jakiś tam nieduży procent wróciło, ale ogólnie co do zasady ten problem nie został rozwiązany i ci ludzie nie wracają. A nie wracają między innymi dlatego, jak ja z nimi rozmawiam, bo mówią, że w Polsce na nich nic nie czeka. Czeka na nich urząd pracy, do którego trzeba będzie pójść i się zarejestrować, bo tej pracy praktycznie biorąc, no nie mają jak rozmawiać. Pani poseł ad vocem. Pani redaktor, muszę się do tego odnieść. Bardzo proszę. Posłem nie pozwolę nie zgodzić. Ja w poprzedniej kadencji jako wojewoda świętokrzyski odwiedziłam każdą naszą świętokrzyską gminę, a było ich 102 i wielu z nich spotkałam ludzi, którzy na reakcję o 500+ mówili, że wrócą i wracają. Wróciły też osoby, chociażby i z mojej rodziny. No ale pani redaktor ma statystykę i wie o tym, że to jest przecież ułamek procenta z tego, co wyjechało. I pani poseł też również wie, że to jest problem. Ja nie powiedziałem, że nikt nie wraca. Tylko, że to jest naprawdę... Dobrze, ale panie pośle, bo ja tutaj sobie skorzystałam z okazji i teraz
artykuł na przykład z 2021 roku, Rzeczpospolita. Największa fala powrotów z emigracji. Polacy wracają do kraju. W ciągu 3 lat do Polski mogło wrócić nawet 300 tysięcy rodaków, głównie z Wielkiej Brytanii. Cóż dalej jeszcze? 176 tysięcy spadła w ubiegłym roku liczba Polaków przebywających czasowo za granicą. To są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Ale pani redaktor, ja to powiedziałem, że przecież ja nie zaprzeczam temu, że są powroty. Tylko że my żeśmy mieli zapowiedź, że ci wszyscy ludzie wrócą, a niestety nie wrócili. Większość tych ludzi, która wyjechała, jest cały czas za granicą. Ja o tym mówię. I pani to jest pośle, to jest niestety, pani poseł, to ad vocem proszę się odnieść. Stwarza takie warunki do życia w tych nawet małych ojczyznach, które służą do powrotów i do budowania chociażby domów właśnie na naszych wioskach. Samorządy otrzymują teraz środki finansowe, wsparcie na inwestycje, każde inwestycje, nie tylko budowanie świetlic, co jest bardzo ważne, ale przede wszystkim to, czego nie umiała zrobić Platforma Obywatelska i PSL. Budujemy kanalizacje, wodociągi, to budują samorządy. Bez takiej infrastruktury trudno oczekiwać, że w dzisiejszych czasach ludzie będą chcieli pozostawać w tych miejscowościach. I drodzy państwo, przygotowaliśmy takie idziemy programy, dalej. Które powodują, że rozwój jest naszej ojczyzny. Idziemy wszędzie. Dalej. Drodzy państwo, pytanie do pana z Nowej Lewicy, panie pośle. Porusza pewne wątki. No to ja też do tych wątków chciałbym się odnieść, żeby to tak nie zostało, że tylko jednym zdaniem, bo jeszcze mamy jeden temat. Dwoma zdaniami. Odnośnie mieszkalnictwa. Zgadzam się z panią poseł, że za platformy w tej kwestii się niewiele zrobiło, tych mieszkań nie przybywało i one były niedostępne dla, powiedzmy, szczególnie młodych ludzi. Ale za państwa rządów, mimo głośnych różnych haseł, zapowiedzi programów, tego problemu też żeście nie rozwiązali. Ja stawiam tezę, że w PRL-u, tym niedobrym PRL-u, w tych sprawach niestety było lepiej niż jest dzisiaj, jeżeli mówimy o mieszkaniu. Do PRL-u nie chcielibyśmy wracać. Panie pośle, dobrze, to teraz pytanie jeszcze do Ale rozwiązania dotyczące mieszkań ja bym przeniósł spokojnie, bo tam, pani redaktor, każdy młody człowiek, czy każdy w ogóle miał szansę na mieszkanie. Co najwyżej była tylko kwestia czasu, kiedy dostanie to mieszkanie. I tylko o to się rozgrywał problem. A wracanie do tamtych czasów to chyba jest na następną rozmowę. Że programy mieszkaniowe nie do końca nam się udały, ale cały czas przybywa ich na rynku i w tym momencie mamy kredyt 2%, 2% dla młodych małżeństw, dla tych, którzy... No najdroższe mieszkania w Europie, Ale panie pośle, już nie przerywajmy. Szanowni państwo, bo zbliżamy się do końca niestety naszego Polacy programu. Nie wyjeżdżają za pracą za granicę. I pytanie do pana z Nowej Lewicy. Panie pośle, będzie pan bojkotował referendum? Znaczy te pytania Prawo i Sprawiedliwość poprawia. Ja miałem duże wątpliwości co do pytań. Praktycznie biorąc, no na dziś jestem do tego jakby no przekonany, no ale może jeszcze mnie Prawo i Sprawiedliwość przekona do tego, żeby zagłosować inaczej, bo parę rzeczy mnie kusi, jak chociażby to, żeby nie móc prywatyzować przedsiębiorstw państwowych. Ja za tym na pewno jestem, ale pamiętamy, 50% Polaków chce tego referendum na razie z takich sondaży, które mówią o tym. No to zobaczymy, bo to 15 października, pani redaktor, będzie sprawdzam, więc zobaczymy, jaka będzie frekwencja. A odpowiedzi, no to ja już dzisiaj mogę powiedzieć, jakie będą, no bo to pytania są, można powiedzieć, retoryczne. No właśnie, i to do pani poseł na koniec. Jest zarzut, że pytania są retoryczne, że pytania są bardzo subiektywne, a przede wszystkim, że PiS będzie robił kampanię na tym referendum. No bo będzie. Ja powiem jedno, no referendum to jest jedna z form demokracji i my chcemy to święto demokracji, jakim są wybory, również zaproponować referendum w bardzo istotnych dla Polaków sprawie. I dziś to, że Donald Tusk i cała opozycja krzyczy nie i wzywa do bojkotu tego referendum, to jest zaprzeczenie tego, co krzyczeli na ulicach, demokracja, konstytucja.
Więc oni raz krzyczą, a teraz mówią, że no nie korzystajmy z tej pory. A pani poseł, a nie było zaprzeczeniem to, że państwo nie chcieliście się zgodzić, żeby przesunąć termin referendum tak, żeby nie był z wyborami, żeby nie było tego zarzutu, że jest to kampania wyborcza. Ale my, panie, my nie wykonujemy nic przeciwko. Nie byłoby wtedy problemu. I kończymy, drodzy państwo. Bardzo dziękuję za tę gorącą dyskusję polityczną. Jak widać, kampania nabiera coraz to wyższych temperatur. Bogusław Wątor, Nowa Lewica, i Agata Wojtyszek, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. A już za chwilę. Pani redaktor, dziękuję, panie pośle. O tym, czego się możemy spodziewać, jakich obietnic polityków możemy się spodziewać, które obietnice już zostały spełnione, a gdzie pojawiały się tylko obietnice. Dr Tomasz Żukowski, politolog, za chwilę na naszej antenie.